Makijaż robiłeś, czy nie? Nie, ona mówiła, że dzisiaj ten nie ma czasu. Dobra, dobra. Ja też dzisiaj bez makijażu, ale... Panowie, ale wy nawet nie pomalowani wyglądacie doskonale. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym quizie. Cieszę się, że przyjęliście to zaproszenie. Razem ze mną dzisiaj jest Damian. Cześć. Oraz United. Witam serdecznie. Manko, witam, witam, hej, hej. I nie ukrywam, dziś będę na was eksperymentował. Takie są fakty, ponieważ odświeżamy quiz Huaria. Jest to zupełnie nowa odsłona, którą możemy nazwać, nie wiem, batalią quizową. Jeszcze nie mam pojęcia, jak to nazwę, ale widzowie, tu macie zasady. Uczestnicy na przemian zgadują zawodnika w oparciu o wskazówki, takie jak liga, wiek, numer koszulki i tak dalej. Łącznie mają 8 prób, więc jak wiadomo, z każdą kolejną będzie coraz łatwiej. Dlatego im szybciej zgadną, tym więcej punktów obrażeń zadadzą rywalowi. Zatem za poprawną odpowiedź w pierwszej rundzie przeciwnikowi zostaje odjęte 8 punktów HP, za drugą 7, trzecią 6 i tak dalej. Dodatkowo od drugiej rundy gracze mogą korzystać z podpowiedzi, która znacząco ułatwia odgadnięcie zawodnika. Jednak kosztuje ona 2 punkty HP. Jak zwykle zachęcam do zgadywania z uczestnikami i chwalenia się swoim wynikiem w komentarzach, a jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Zatem panowie, zanim zaczniemy, oczywiście jeszcze widzów zapraszam na wasze kanały, linki znajdziecie na dole w opisie. Pamiętajcie, by zostawić suba u United, bo brakuje mu 5 do rekordu. Tak, będzie mi bardzo miło, dziękuję Damian za przypomnienie. Nie ma sprawy. Więc ja również was o to proszę, możecie też zostawić łapkę, jeżeli taki odcinek wam się spodoba i ta formuła, zgadujcie razem z gośćmi w komentarzach, no a my chyba możemy już rozpoczynać. Jestem gotowy. Normalnie ja bym wybrał to, ale moim zdaniem powinniście wy się w tym momencie parować. W sensie, ja mówię raz, dwa, trzy i wy pokazujecie. Raz, dwa, trzy. Damian, co pokazałeś? Kamień. A United ty? Też kamień. No to jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Kamień. Nożyczki. Dobrze, czyli Damian... A ja dwa kamienie teraz na ekranie. Damian, co, wolisz zaczynać czy być drugi? Chcę zacząć, czuję bardzo to. Bardzo dobrze, no to jest sensowne. Przypominam, za 2 punkty możecie kupić podpowiedź, natomiast podpowiedzi nie możecie kupować w swoich pierwszych ruchach, czyli teraz ty, Damian, a potem United nie możecie kupić podpowiedzi i potem możecie, bo po prostu inaczej byłoby to trochę bez sensu, zatem rozpoczynamy. I co to jest za piłkarz? No i warto było. A ty wiesz? No przecież. Jeszcze koszulka podpowiada. Dzięki. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Fryzura, nie... karnacja, ten uśmiech. Marcus Rashford. Nie. Daleko od Marcusa Rashforda. Oskar, kto to może być? No, moi drodzy, jak dobrze wiemy, jest to... Niech będzie na razie... Rodrigo z Realu Madryt. No ty widziałeś go kiedy? Nie, no żartuję przecież, troluję Gierkę, bo wiem i znam wiek. Po prostu po wieku chciałem, wiesz? Przypominam, od tego momentu można kupić podpowiedź. 23 lata. Za 2 punkty. A, bo to wiek. Tak jest. Znaczy widzę tam jakiś uśmiech ogółem, nie? Tak. Ja mam problem, ja w tej twarzy widzę Bukayo Sakę, nie? Ale wiemy, że no właśnie, to nie jest Bukayo Saka. Kurczę, nie pasuje, ja tutaj widzę jednego piłkarza, ale on jest już starszy trochę. Ta fryzura mnie myli, kurde. No, no tak, Rashford jest rudy, tak. Dobra, niech to będzie Piotr Zieliński. Oj, ej, co jest? Okej. Okay. Czekam, aż mi wyłożysz do pustej bramki. No najgorsze jest to, że ja, kurczę, Serie A, no to niestety. Piłkarzy Serie A. To jest właśnie ten problem, tak? Marquisio, tak? To tam jeszcze był? Del Piero. Pirlo, Vidal, Pogba. No tak. Ronaldinho, Ibrahimowicz. Dobra, pomocnik Serie A. Dobra, pójdźmy na razie po jakimś klubie. Niech to będzie Giroud. Bardziej, żeby klub sprawdzić. Okej. Okay. Ja się boję, że po twarzy nie pozna mnie. No ja też mam takie wrażenie. Dobra, na razie. Poczekaj, na spokojnie. Pomoże. 23 lata, środkowy pomocnik, numer większy od 20. Nie jest to Polak, nie jest to Francuz. Przypominam, za 2 punkty chętnie sprzedam wam podpowiedź. A ty wiesz? No ja wiem, bo ja wiem wszystko, co będzie w tym quizie. Jakby po to tu jestem, żeby wam pomóc za 2 punkty. Ja nie chcę pomocy. 23 lata, no ta Francja mi tu przeszkadza, nie? Wiesz co, Oskar, pomogę ci trochę. No dawaj. Niech to będzie... Ajajajaj, Lautaro Martinez. No Boże, ja wiem, że to jest... Coś czuję, że ta gra będzie bardziej do wyczerpania przykładów niż do wyczerpania HP, panowie, jak tak dalej pójdzie. Trudne się trafiło. Dobra, Damian, pomogę ci jeszcze bardziej. Bo ja wiem klub, ale nie wiem, jak on się nazywa. Dobra. Niech będzie Locatelli. Widzisz? No, nie wiem, jak on się nazywa, no. Alvin, pomóż. To nie jest Alvin. Środkowy pomocnik z Juventus.
Juventusu. Znaczy niekoniecznie albo środkowy, to tylko powiem. A, dobra. Nie... Albo najgorsze jest to, że ten Juventus teraz to... Dobra, wiem. Timothy Weah. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Też no Timothy Weah. Nie ukrywam, że Manuel Locatelli, żeby powiedzieć wam, jak czasami wyglądają podpowiedzi, to właśnie jako jedną z podpowiedzi dla was ja dałem sobie Locatelliego. Gdybyś na przykład Oskar poprosił o podpowiedź, wtedy ja powiedziałbym Locatelli, ty byś w kolejnym strzale miał już to zaznaczone, nie? Dobra. W sensie, nie wiem, czy w tym przypadku akurat tobie by to pomogło, sądząc, no właśnie nie. sądząc po tym, ale jak mniej więcej na tym wyglądają odpowiedzi, zatem United... W takim razie minus 2 HP, zostaje ci go 48. Dziwne, że to nie był Zieliński. No dziwne. No i nie Saka, a Saka faktycznie podobny. Ale wyglądał bardzo jak Bukayo Saka. Tak, może tak, Bukayo Saka no, będzie, kto wie, czas na kolejny przykład. Tym razem rozpoczyna United i... No come Trippier. On, to oczywiste. Trippier. Nie. Sven Botman. Ulala, minus 7 HP. Oj, tutaj naprawdę mocno. Jak ja rozwiązywałem ten quiz, bo musiałem go rozwiązać, żeby znać przykłady, żeby móc wam pomóc, to też wydawało mi się, że to akurat jest jeden z tych prostszych. Sven Botman. Kurczę. 41 HP ci zostało. Oskar. No żeby do 8 minut dobić, nie? Ale to najwyżej zasady szybko długo zrobię, nie? To jakby jakoś ogarniemy. Czas na kolejny przykład. Tym razem rozpoczyna Damian i... Kogo tu mamy? Mamma mia... Czekaj... Rodrigo! Oj! A wiesz co, tak po włosach, nie? Tak włosy mi tutaj najwięcej mówią. No szkoda. Niech będzie Ollie Watkins. No i od tego momentu można kupować podpowiedzi jak coś. Czekaj, bo muszę zobaczyć, jak wygląda Ollie Watkins. No dobra. To mógłby być Ollie Watkins. Tym bardziej, tak, ale... że tutaj te zdjęcia czasami bardzo mocno przekłamują kolor skóry i tak dalej, więc... To mógłby być Ollie Watkins na spokojnie. Młody napastnik, wysoki numer. Dobra, po prostu ligę chcę sprawdzić. Niech to będzie... Mukoko. Co? Nie! No to Adeyemi. Nie! Bardzo dobrze. Do pustej bramki. Jak tylko to usłyszałem. Panowie, ale ja będę się powtarzał. Polecam wykupienie podpowiedzi. Ale bo w ja tym też momencie... powiem tak. Ja ogólnie tak chciałem powiedzieć Adeyemi, nie? Więc tutaj. Okej. Okay. No tak, oczywiście. No serio, no już miałem tutaj na ręce Adeyemi. Czyli minus 5 punktów teraz dla Damiana, więc tutaj pierwsze zadane obrażenia. No i czas na rundę czwartą. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało tutaj. Kto to jest? Oj. Rozpoczyna United. Koman. To wygląda jak jakiś wygenerowany render. Ja nie chcę wam nic sugerować. Mogę sugerować za 2 punkty. Ja nie wiem, kto ile ma lat w ogóle, to jest problem. No, też się, że chodzi o ten wiek. Ja w tym roku 29. Młody, perspektywiczny. Idealny do B klasy. Napastnik, 27 lat. Martial. Ciekawie. Okay. No i od tego momentu mogę wam za 2 punkty sprzedać podpowiedź. Najgorsze jest to, że ja to widzę, gdybym miał ABCD. Ale w podpowiedzi nazwisk nie mamy, prawda? Nie, ale myślę, że te podpowiedzi są w stanie naprawdę... mocno pomóc, tak mi się wydaje. Ja nawet wiem, jaki klub. Nie, no nie wiesz podpowiedzi, no weź. No nie wezmę. A tak z ciekawości, jaki klub twoim zdaniem to jest? Brentford jakiś? Tak obstawiam, ale czy to Brentford, no nie wiem. W sensie... Za dwa punkty ci podpowiem. Ty, bo to nie mógł być Marsy, ale dobra, bo mi o ligę chodziło, żeby nie było widzowi, żeby nie było. Tak, no w sensie... Ja tylko ligę sprawdzałem, tak, wiedziałem tak, przecież, nie chodziło że to nie na może być Francuz. Dobra, United, nie chciałem za bardzo pomóc. Gabriel Jesus, powiem na razie, wiadomo, że to nie jest Jesus, ale... Żeby Damian nawet za bardzo nie podpowiedzieć, chociaż powiedziałem mu, że to jest Brentford. Nie wiadomo. A kto gra w Brentford? No właśnie, Damian, kto tam jest? Powiedz mi ABCD. A wiesz co, poproszę o podpowiedź. Dobrze, w takim razie... A mówisz, razie... żeby nie brać. W takim razie, minus 2 punkty dla Damiana oczywiście, pyk. A podpowiedź to Rico Henry. Poproszę o wpisanie w komputer. Okay. No to wiemy, że Brentford i ja... No ja mówiłem, Jezu. Przecież, kurde, jak... Ale... Kto gra tam na napadzie? Boże... Bardziej już niestety nie mogę ci podpowiedzieć, ale uważam, że jest to warte 2 punktów absolutnie. Boże, Welbeck? Nie. Nie! Oj. Nie chciałem pomóc Oskarowi. Oskar, słucham. No, ja go widzę, ja to wiem, już wam mówiłem 3 kolejki temu, kurde, ale... Nie, no panowie! No, wypadło mi na...
On był legendą FIFA, był mega szybki, Oskar, miał 90 tempa. On jest wysoki. No, na główki fajnie chodził. Wiesz to, Oskar. Tam chyba jakaś w ogóle literka jest dwa razy. Jakieś tak, dokładnie. Razy. No dawaj, Oskar, bo ja też czasu nie mam za dużo, co? Trzeba ale odpowiedź. Ale Koza prosił, że 8 minut ma być. Trzeba odpowiedź. Nie, no musisz odpowiedzieć, dawaj Oskar. Nie wiem, po prostu omijam. Nie, no to w takim razie Danny Welbeck po raz kolejny. No i... Toney! Bardzo tak, dobrze. Tak, Toney. Bardzo dobrze, zatem było to minus 2 punkty dla... Ale się zrównało, tak, bo wykorzystał podpowiedź dzieciaczek. Więc. Ile mamy teraz? Jest, ty masz 43 HP. Oskar 39. Ojej. No jakbyś od razu po tej odpowiedzi zgadł, no to by było zdecydowanie bardziej opłacalne, no nie? Kurczę, a ten ton ja widziałem przed podpowiedzią, no. To jest najgorsze. No nie słyszałem, żebyś wiedział, no. Ale dobrze. Mówię wam wręcz. Dobra, nieważne, przechodzimy. Przechodzimy do kolejnego przykładu i rozpoczyna w tym momencie, kto rozpoczynał poprzednio, musicie mi przypomnieć, no czyli Damian rozpoczyna. Bo ja zaczynałem grę, a teraz jest piąta kolejka, nie? Dobra. Boateng. Oj. I nie ma go w takim razie, więc no tutaj dajemy na pusto. Więc teraz Oskar. Kovacic. Jak widzimy, nie jest to Mateo Kovacic. Czy te oczy mogą kłamać? Tu nie mogę wam jeszcze zaproponować podpowiedzi. Rozumiem, więc jak najbardziej czekam, to rozumiem. Więc czekam na odpowiedź. Arkadiusz Milik. Ciekawie. Serie A? Dobra, niech będzie Manią. Bardziej pod kątem klubu i pozycji. Dziękuję, że dodałeś. Dzeko. Nie! Nie! Było, niestety padło nie! Niestety. Dzeko, tyś widział Dzeko! Czyli Mike Maignan po raz kolejny zostaje wpisany, bo Edin Dzeko nie gra nawet w ligach top 5. Ale grał! To prawda. Mogłeś równie dobrze powiedzieć Del Piero, prawda? Oskar. Nie wiem, niech jakiś Zieliński będzie. O, bo ty się znasz. Przynajmniej ligę trafiłem. Czekaj, klub. No na tym etapie już podpowiedzi nie proponuję, no bo to by was Spinacola. Bardzo dobrze. No nice. Moje gratulacje. Czyli są to minus 3 punkty, jeżeli się nie mylę. Tak jest, minus 3 punkty dla Uniteda, któremu zostaje 36 punktów życia. A my przechodzimy do kolejnego przykładu. 6. Rozpoczyna United. Damian, cieszę się, bo wiesz? Nie, cieszę się, bo nic nie widać. Okej. Nie chcę nic sugerować, ale powiem szczerze, że moim zdaniem jest to, jak patrzę na listę przykładów dzisiejszych, jeden z absolutnie najtrudniejszych. Dobra, niech będzie Son. Jestem ciekaw jak... Kamada! Od tego momentu proponuję sprzedać wam podpowiedź. Jakiś dzieciaczek jest. Nie, no nie mam pojęcia. Niech będzie Pelistri. A to nie jest Premier League, przecież Jezus Maria, co ja robię, nie? Ja przypominam, za 2 punkty chętnie sprzedam podpowiedź. Moim zdaniem warto. W tym przypadku bardzo. Podpowiedź. Dobra, ja mogę sobie pozwolić na tę podpowiedź. Tak jest. Dobrze, stać zatem się. Minus 2 punkty. I jako, że mamy już tutaj tego Japończyka, to tego nie zrobimy. Moja podpowiedź to jest, panowie, Merino. To mój typ to Oyarzabal. Tak, nice. Nie. Nie? O! To ja nie znam nikogo innego z Sociedad. Dlatego podpowiedź jest dosyć mocna, bo jakby to jest bardzo trudny przykład moim zdaniem. Czy United, kogo tutaj typujesz? Na tym skończyła się znajomość naszych piłkarzy z tego klubu. No jest problem. No jeszcze jest Tierney, ale to nie jest na LO, a to musi chodzi o pomocnika. No i też to jest z tego Hiszpan, co wiem, tak? Kieran Tierney nie jest Hiszpanem. Oyarzabal. Okej. Dzięki za pomoc. No i żeby wyjść na zero, Damian, potrzebujemy od ciebie teraz odpowiedzi, żebyś ty wyszedł na zero. Najgorsze jest to, że chyba twarz nic nawet tutaj nam nie da. Ojeny, Real Sociedad. Ja przyznam szczerze, tego zawodnika zgadłem, tylko i wyłącznie dlatego, że był to piłkarz często łączony z klubami Premier League wieloma. Czy to jest druga podpowiedź? Minus 4 dla Damiana? Czekaj, hiszpański piłkarz. Czekaj, mam na końcu języka. Pamiętam, to a nie, to nie ta runda. Daj mi minutę, okej? Bo muszę sobie wyszukać nazwisko. Nie, no minuty to nie ma, mogę ci dać 10. Nie, no wiem. 9. Nie. 8. Czas 7. Ci dałem. 6. Dawaj. 5. Gerard Moreno, 4, powiedz. Zubeldia. 2. Blisko. Bo on jest obrońcą, ale... Ale nie. Wiem, ale no zestresowałeś mnie, bo ja wiem jak on się nazywa, tylko... A nazywa się Zubimendi, bo zakładam, że Oskar już nie wpisuje i to właśnie z Zubimendi. Zubimendi chciałem powiedzieć właśnie. Tak wiem, no, tak wiem. Nie, wyjąłem ale ci to zestresowałeś, ja wiedziałem, że to jest Zubimendi. Nie no, ciężko. On z Barceloną był tam kibicy go... A, jest.
Tak jest, tak jest. Łączony z Arsenalem co okno transferowe od chyba 2 lat, więc dlatego ja go kojarzyłem normalnie. No nie kojarzyłbym go. Czy kojarzycie kolejnego zawodnika? To jest pytanie do was i rozpoczyna teraz Damian po raz kolejny. Damian, czemu się cieszysz? Vinicius Junior. Gratuluję złej odpowiedzi. Nie wiem, no tak po tym uśmiechu myślałem, że to on. Kolomuani. A ty, Oskar, czemu tak sądzisz? No po tym uśmiechu. Zanim zejdziemy w niebezpiecznym kierunku, mogę powiedzieć wam teraz, że jestem gotów sprzedać odpowiedź za 2 punkty. Jak punktowo wyglądamy? 41 HP posiadasz ty, 36 HP posiada kolega Siwiec. Nie, bo my już jesteśmy blisko odpowiedzi. Centymetry, można by rzec. Choć czekaj, starszy niż 23? O kurczę. Czyli ma 24 lata, to jakby... Minus 2 punkty znowu, tak? Dobrze, niech to będzie Nikola Zalewski. No, mam wrażenie, że się trochę oddaliliśmy. Oskar, może skusisz się wreszcie na podpowiedź? Nie opłaca mi się. Odważna teza, bo to brzmi jakby twoja obecna taktyka przynosiła dobre efekty. No spokojnie, aż go mam. Niech będzie Nketia z Arsenalu. Rzeczywiście go masz. Gratuluję. No i cyk! Elegancko. Wow. Podpowiedzi, no. Bardzo ładnie. 8, 7, 6, minus 5 punktów dla Damiana i sprawia to, panowie, że mamy remis. Ulala. Jaj. No dawaj, Oskar, zaczynasz. Zaczynasz? Zaczynam. Kolejny dobra. Przypadek. Aubameyang. Bardzo dobrze. Nie, minus no. 8 punktów u Damiana. Vamos! Nice. Dwa ty, szybkie... Brutusie, przeciwko mnie? Dwa szybkie ciosy wyprowadzone. Tego się nie spodziewałem. I nagle Damian 28 HP, United 36. No, wygląda to ciekawie, ale może teraz ty odpowiesz szybko, Damian. Zobaczymy. Karsdorp. Liga dobra. Lobotka. Liga dobra. Od tego momentu jestem gotów sprzedać wam odpowiedzi. Podpowiedzi. Dobra, muszę. Poproszę o podpowiedź. Dobrze. W takim razie moja podpowiedź brzmi... Lautaro Martinez to moja podpowiedź. No i Damian, minus 2 punkty. Czekaj, już powoli coś widzę w tej twarzy. Na pewno wykluczamy tutaj Lukaku, bo tak jakoś Belgia by mi tutaj nie pasowała po prostu. No i też nie da się ukryć. Ale kto inny tam gra w napadzie? Poza tym Lukaku ma wyższy numer. To prawda, też. Poza tym Lukaku nie gra w Interze. To też jest plus. Czekaj, przybliżyłem się do monitora. Widzowie się uśmiechnęli. Starszy niż 26 lat. Nie, nawet to jest emeryt. No. Napastnik w Interze, który ma więcej niż 29 lat. Myślę sobie, kogo się trafia w tej grze z tego klubu, ale... Jeszcze niższy numer od 10? Numer, tak. Jest zaskakujący, powiedziałbym. Nie jest to dla was podpowiedzią, jest to mój ulubiony numer na koszulce w ogóle. Czy chyba, 4? Chyba, że dla kogoś jest. Tu już nie będę odpowiadał, jaki to jest numer. Nie no, to jest tragedia. Nie wiem, niech to będzie Luis Suarez. Choć niego chyba nie będzie, w takim razie Darwin Nunes. Musi być Lautaro, bo wszedł, no bo powiedziałeś pierwszy ten, więc tutaj komputer jest bezlitosny. Lautaro Martinez jeszcze raz. Oskar? No to jest hit. A nie możemy w odbinem się wspomóc? Nie. Inter napastnik 29. Albo tak, to jest te włoskie odpady jakieś. Tam się zawsze zbierają. Nie no, kompletnie. Lautaro Martinez może. Wyczuwam tutaj drobne granie na czas, jakby nagle 10 punktów przewagi i znacząco zmienia się taktyka Uniteda. Nie no, to jest jakiś... Nie, już chcę wiedzieć, kto to jest, nie? Bo jestem ciekawy, czy go znał w ogóle. Znacie go bardzo dobrze. Van Dijk. Odważnie. Van Dijk, no to w takim razie Ciro Immobile. Blisko. A też nie Włoch. Chciałem sprawdzić, czy Włoch w ogóle, ale też nie, okej. Okay. Powiedzieć wam, panowie, kto to jest, czy Damian wykorzystuje ostatnią akcję, szansę? To będzie knockout Oskara. Najgorsze jest to, że to już widać, kto to jest. Ale te narodowości, nie Włoch, nie Holender. A Adriano. To musi być Brazylijczyk. Nie, koniec. Arnautowicz. Jezus Maria. Ojejku. Ale bo to stare zdjęcie jest, on już tak nie wygląda.
Właśnie dlatego go nie rozpoznaliście, panowie, ale a propos zdjęć, pora teraz na ostatnią rundę ze zdjęciami. Rozpoczyna ją Damian United. Rozpoczynasz teraz tą rundę i kto to okay. może być? Ryzykuję, że jest to... Szczerze, Pazdan z taką brudką, choć to niekoniecznie broda. Przypominam, Wieczysta, jakby nie chcę wam tutaj ten, ale Pazdan nie jest w ligach top 5, z tego co wiem, Wieczysta się tam nie zalicza jeszcze, więc... Czy to może ktoś z KTS weszło? Jest to bardzo ten piłkarz, przypomina mi Kyliana Mbappe. No nie. Trimmel? Jezus Maria, wow. W ogóle bym na to nie wpadł. Przypominam, od tego momentu mogę sprzedać wam podpowiedź. Dobra, czekaj, bo to już mam wykluczone pozycje. W takim razie niech będzie to Pedri, mimo że jest trochę młodszy, ale... Ale nie jest to głupi strzał. Soria? Nie jest to głupi strzał. Pepe Reina. Jest to bardzo dobry strzał. Pepe Reina, 41-letni piłkarz. To jest niesamowite, że on jeszcze gra. Zatem 8, 7, 6, 5, 4 punkty zabieramy Oskarowi. Okej. Co sprawia, że jeżeli się nie pomyliłem, a pewnie się pomyliłem znając życie, to tak, HP zostało Damianowi 26, a Oskar masz go 32. Przechodzimy do rundy, w której będziecie mieli zdjęcia zakryte. No i co istotne, tutaj podpowiedź cały czas kosztuje 2 punkty, ale tak jak w poprzednich edycjach, tu punkty zdobyte, czy też zadane w tym przypadku, liczą się razy 2. Okej. Więc tu naprawdę warto jest z tych podpowiedzi korzystać. Dobra. Natomiast no nie można tego zrobić w pierwszej podpowiedzi tutaj. No i rozpoczynasz United. Aha, to tak jest. Tak, tu jest nie. Jakbyś trafił od razu. To Maguire, no lecimy. Ja. O Boże, nie, tak blisko. O Boże. No ja wiem, co, kto to jest, więc się tego spodziewałem. Damian, tu jeszcze podpowiedzi oczywiście nie możesz. W kolejnej rundzie dopiero można ruszyć z podpowiedziami. Trent Alexander-Arnold. Kurde! Podpowiedź. Skoro podpowiedź, to ja w takim razie powiedziałbym... Robert Sanchez. Wiesz, jaka to jest pozycja. Rhys James. Fajnie. Niestety nie jest to. O kurde. No to jest tak zwane do pustej bramki. Tak jest. Czekaj. Angielski obrońca grający Stones, w Chelsea. Kurczę, wypożyczono tej Chelsea, zapomniałem o nim. Sekundki potrzebuję, okej, nie śpieszmy się. No, zegar tyka chyba. Jeszcze przez chwilę nie tyka. Żeby mi się ta odpowiedź zwartowała. Chelsea ma piłkarza powyżej 24 roku życia? To tak, jest też... niesamowite jest to, że to nazwisko już teraz musisz podać w 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Damian, odłóż telefon. 2, 1, 0, Damian. Call Will. Okej. Chilwell. Oh yes. Tak jest. Jest ten to dział. Ben Chilwell. Jest to Ben Chilwell, co sprawia. Minus 2 punkty u Uniteda tak, są za podpowiedź. Ale ja faktycznie rozegrałem. 6, 5, 4, 3, czyli minus 6 punktów u Damiana. 20 HP ci zostało, Damian. To będzie największy comeback w historii, słuchaj. Ale tak naprawdę ta różnica, która teraz jest, wynika tylko i wyłącznie z 2 trafień. Teraz, tak na, jeżeli ktoś zgadnie dosyć szybko, to zabiera pół albo większość HP rywalowi. Tak, więc, tak, no to może być demisz. Tutaj naprawdę to są niewielkie te. No dobra, czas na kolejny przykład. Tym razem Damian. Kto to jest? Powiedz mi. Usman Dembele. Niestety. Daleko. Dobra, niech to będzie Thibaut Courtois. Daleko. Od tego momentu mogę sprzedać wam podpowiedź. Poproszę. No dobrze, w takim razie niech to będzie nazwisko, które już padło. Nikola Zalewski. No i to sprawia, że Damian masz 18 punktów. Tak. Pellegrini. Chciałem to samo powiedzieć, ale mam jeszcze jedną wizję, gdyby to nie był on. Let's go! Nice. Czyli to jest tak, minus 2 u Damiana, a u Oskara to jest 8, 7, 6, 5, minus 10 punktów. O, bratku. No, to był solidny cios i tak jak mówię, to sprawia, że mamy praktycznie remis, bo Damian ma 18, a ty 20 punktów. Ajajaj. Więc to jest ta runda, gdzie naprawdę mocno można oberwać i zobaczymy, czy może teraz zgadniesz za pierwszym United i kończysz to. Niech będzie... Chociaż nie, bo 2 punkty zostaną Damianowi, ale... Aleksander Lacazette. Aleksander Lacazette? Niedaleko jesteśmy. Znaczy, chodziło mi o ligę. Ugarte. Ciekawy traf.
Podpowiedź, kupuję. Dobrze. No ty śmieciu. Minus 2 punkty. Ej, nie wolę tak. Panowie, spokojnie, no proszę tutaj się nie bulwersować. W takim momencie odpowiedź, nie. Przecież ty tak samo wyjeżdżasz podpowiedzi od razu jak... No ale więc nie w takiej użyłeś sytuacji, więcej no. niż ja, nie, no gdzie, no panie kochany. No ale tak, nie wiadomo kto to będzie przecież. No ja Gonzalo już wiem, Gonzalo Ramos. Proszę bardzo. Nie. Gonzalo Ramos. No Cristiano Ronaldo przecież wiadomo. O, Nuno Mendes. Tak jest. Let's go. Tak nie jest. No, ale wiedziałeś, że Portugalczyk, Damian? Ja miałem w głowie bardziej Marquinhosa, Hakimiego przez chwilę. Nie no, ale byłoby już wiadomo kto. No, jeszcze Portugalczyków jest właśnie bardzo dużo w Paris Saint-Germain, jak liczyliśmy, no bo jest jeszcze... Danilo Pereira, nie? Jeszcze z Vitinha chociażby, więc tutaj wcale nie były to, nie było to aż tak oczywistym strzałem. Natomiast mamy 8, 7, 6, 5, minus 10 punktów po raz kolejny, więc... No Damian, muszę złoty strzał tutaj mieć. Tak jest, bo zostało ci punktów 8. Tak. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Julian Brandt. O Boż. No nie. Okej. Zieliński. No to na razie super podpowiedzi. Mogę ci sprzedać za 2 punkty, jak chcesz. Nie. Podziękuję. Okej, widzę, że gramy bezpiecznie. Tak. Pomocników jest dużo w tym sporcie, ale 28-letni, to trudno tak... Chcę tylko zauważyć, że jesteśmy w przedostatnim przykładzie, panowie. Teraz to widzę. Zatem... No, albo się skończy któremuś z was HP, co jest możliwe, patrząc na to, że Damian ma 8, a Oskar 18. No, albo jest to przedostatni przykład, więc następny już będzie ostatnim. Dobrze, moim typem jest... Poczekaj, bo tak przyglądam sobie po prostu kluby w głowie. Mhm, a ja w tym czasie policzę od 10 do 0, tak zupełnie przypadkowo. Spoko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. Okej. Ten pierwszy, tak. Kevin De Bruyne. Ja nic nie mówię. O mój Boże. Dobra, czekaj, pomocnik z Manchesteru City. Nie De Bruyne, nie Rodri. Nie, no. Jak ja dałem mu znowu do pustej bramki. No. Kto to myślałem, że kurde De Bruyne ma ten, coś koło 30. No nie, on już stary jest. Myślałem, że poniżej 30 właśnie. Jaką ja mam pustkę, czekaj, no kto niech tam... Ja nie wiem ile on ma lat, ale numer, nie wiem, który on miał numer. Calvin Phillips? Co? Oj. Nie! Aha, bo MF może być jako Jack Grealish na przykład. Czy jest to twoja odpowiedź? Tak kminie, ale szukam Anglika. No jest a jeszcze Foden jeden, jeszcze, ja pier... Nie, ale Foden jest młodszy. Nie no, Jack Grealish. Bardzo dobra odpowiedź. Uff. Aczkolwiek rzeczywiście jest to zastanawiające, że on jest tu MF-em, bo ja raczej bym powiedział, że to jest bardziej... Forward przez to, że jest skrzydłowym zdecydowanie częściej. Oj, właśnie dlatego Philipsa typowałem, nie? No jest jak jest. A chciałem ci sprzedać, jakbyś kupił, to bym dał Emila Smitha Rowe, co sprzedałoby ci numer i narodowość. Nie chciałeś kupić. No i tak, United zdobywa 6 punktów, czyli United... Jeszcze żyje! Nie, no, zero chyba masz. Nie, masz 8 punktów, bo nie kupiłeś od podpowiedzi, więc teraz, jeżeli poprosisz podpowiedź, to przegrasz. Okej, czy jeszcze ma szansę. Tak jest. I to jest ostatnia runda, więc jest 18 do 2. Jest niemożliwe, żebyś w takim razie przegrał to Oscar. No jest to niemożliwe. Ale zagrajmy tą rundę, panowie. Zagrajmy tą rundę. Zatem rozpoczyna to teraz Damian. A nie Oscar? A kto powiedział Branta? Ja. A, no to Oscar, przepraszam, najmocniej. Dobra, Jezus, to Malen. Zajebisty traf. KDB. No daleko jesteśmy. Damian, wziąć ci podpowiedź jakąś? Bierz. No, dobra, wezmę podpowiedź. Tak? Dobrze, tak. Minus 2 punkty w takim razie. I panowie, ja poproszę, żebyśmy wpisali tu nazwisko Gattoni. Acuña. Umarłem. Tak też się wydarzyło. Damian, przyjdziemy. Ale chcę powiedzieć, że i tak był to bardzo wyrównany pojedynek, bo potrwał 15 rund, tak jak zwykle planujemy te odcinki. United, gratuluję ci, wychodzisz cały z tego starcia z 16 oczkami, bo po zakupie podpowiedzi. Damian, jakbyś mi parę razy zaufał z tymi podpowiedziami, myślę, że bylibyśmy, że żyłbyś teraz, no co ci mogę powiedzieć, żyłbyś teraz, no. Już umarłem, nie ma mnie. Żyję. Widzowie, mam nadzieję, że ta odświeżona wersja quizu wam się spodobała. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie kanały moich gości, szczególnie subskrybujcie kanał Uniteda. 5 osób.
Brakuje mu już teraz 4, bo jedna osoba zasubskrybowała, więc ja już teraz 4 suby tylko. Czy chcecie coś powiedzieć na sam koniec? Nie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiamy serdecznie. Ja nic, Koza nie mówię. I PLKD. Trzymajcie się. Cześć. Żegnamy.